Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy środowy odcinek programu Galaktyka Pomerania na żywo z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaksy, który realizowany jest oczywiście przez Telewizję Pomerania. Ja nazywam się Sandra Myszkowska i będę miała przyjemność gościć w Państwa domach przez najbliższą godzinę. Ze mną mój pierwszy gość, Anna Dziedzicz, czyli reprezentantka Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a porozmawiamy o wampiriadzie. Szczecin zalały plakaty, na których widnieje krwawy napis Wampiriada, tuż obok wampir, z którego twarzy cieknie krew. O co chodzi? Co to za akcja? Wampiriada jest to studencka akcja honorowego kwiatostwa. Od 11 lat, nie tylko w Szczecinie, ale w wielu miastach w Polsce odbywa się Wampiriada. Czy liczba studentów, którzy chętnie oddają krew, rośnie? Tak, z każdą Wampiriadą jest coraz więcej studentów. I dużo osób przychodzi na Wampiriadę i oddaje krew po raz pierwszy. Czy tylko studenci mogą wziąć udział w Wampiriadzie, czy na przykład osoby starsze, czy osoby zupełnie nie związane ze środowiskiem uniwersyteckim także mogą przybyć i oddać krew? Akcja jest skierowana głównie do studentów, ale jeśli ktoś starszy również przybędzie, to nie zostanie wyproszony. A czy istnieją jakieś wymogi dotyczące osoby, która oddaje krew? Czy trzeba mieć odpowiedni wiek, może wagę? Jak wyglądają te sprawy techniczne? Tak, osoba oddająca krew musi być pełnoletnia. Jeśli chodzi o wagę, to minimalna to 50 kg. Czy to jest trzeba tak, być zdrowym. Czy to jest tak, że gdy osoba przychodzi do punktu oddawania krwi, jest ważona i sprawdzana pod tym kątem? Nie, ale trzeba podać wagę. A co, to jest też dla własnego bezpieczeństwa. A co trzeba mieć ze sobą w momencie, gdy przychodzimy oddać krew? Dowód osobisty. Czy są jakieś zastrzeżenia, jeżeli chodzi o to, że oddajemy krew, a jednak nie możemy tego zrobić? Czy pojawiają się jakieś zastrzeżenia? Wiem, że na pewno przez ostatnie 12 miesięcy nie można mieć robionego tatuażu na ciele, tak? Chyba żadnego kolczyka, czyli piercing także odpada. Czy coś jeszcze jest, jeżeli chodzi o zastrzeżenia? Na pewno trzeba być zdrowym, czyli osoby posiadające cukrzycę czy jakąś alergię, to powinny, jeśli alergię mają, to powinny lekarstwo odstawić na jakiś czas. Przy każdym pobraniu krwi będziemy mogli otrzymać także badania. To jest rzadkość, myślę, i studenci nie tylko mogą z tego skorzystać. Komplet tak. Badań. Dobrym rozwiązaniem jest też to, że jak ktoś nie zna swojej grupy krwi, to podczas oddawania może się dowiedzieć, jaką ma. Podczas wampiriady, która trwa od 22 do 24, będzie możliwość wzięcia udziału w pokazie udzielania pierwszej pomocy. Studenci chętnie biorą udział w tego typu pokazach? Staramy się robić tak, aby studenci, żeby zachęcić studentów do udzielania pierwszej pomocy i brania udziału w pokazie. Bo to wiąże się również z nagrodami, które mogą otrzymać. No właśnie, może powiemy coś o tych nagrodach, bo niewątpliwie nagrody i to, co możemy dostać, przyciąga uwagę widzów, no i studentów. Zatem jakie nagrody i za co te nagrody? Taką nagrodą, którą najczęściej studenci pożądają, to są koszulki. Właśnie między innymi za udział w pierwszej pomocy można taką koszulkę otrzymać. I dodatkowo są nagrody otrzymane od naszych sponsorów, czyli są to różne wyjścia do kawiarni, na obiad, na kajaki, na paintball, na bilard, kręgle, także bardzo zróżnicowane to jest, także każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Ile litrów krwi przelało się w zeszłorocznej edycji Wampiriady? Około 180 litrów krwi. A ile osób zatem przybyło na ostatnią edycję, 10. edycję? Około 300 osób było. Wczoraj, jak rozmawiałyśmy przed wejściem na żywo, tych osób było już około 150. Coś takiego. I to byli sami studenci, czy także osoby zupełnie niezwiązane ze studiami? Przede wszystkim studenci, ale również starsze osoby były. Czy to przychodzą pojedynczo studenci, czy też przychodzą całymi grupami? Jak to wygląda? Jest jakaś akcja z danego wydziału i przychodzi 30 osób i mówią, my jesteśmy z tego wydziału, z Uniwersytetu Szczecińskiego i chcielibyśmy oddać krew. Czy raczej pojedynczo przychodzą i oddają krew?
Raczej przychodzą grupowo, ale nie tak, żeby od razu 30 osób przychodziło, tylko tak 2-3 osoby, czasem większa grupa się zdarzy. Edycja podzielona jest na 3 etapy, 3 działy, można tak powiedzieć. Każda uczelnia ma swój dzień. Która uczelnia ma dzisiaj swój dzień na oddawanie krwi? Dzisiaj swój dzień miał Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. A czy na przykład studenci i osoby, które przychodzą oddać krew, mają jakieś obawy przed tym, aby dać rękę, aby wkuć sobie tutaj igłę? Czy na przykład boją się omdleń? Czy zdarzały się w ogóle jakieś omdlenia wczoraj na przykład, dzisiaj? No, czasem się coś takiego zdarza. I największe obawy mają osoby, które pierwszy raz oddają krew. A z której uczelni przychodzi najwięcej studentów? Z PUM-u czy... Bo tak się mówi, że właściwie z PUM-u to na pewno takie osoby, które są ściśle związane ze zdrowiem, które znają się na rzeczy, czyli którzy studenci najczęściej i najchętniej w największej ilości osób przychodzą? Uniwersytet, ZUT czy PUM? Raczej jest to zróżnicowane. Jednak uniwersytet i ZUT mają więcej studentów niż PUM. No tak. Powiedzmy może jeszcze na koniec, czysto technicznie, gdzie i w jakich godzinach studenci, nie tylko studenci, mogą przychodzić, aby oddawać krew w ramach wampiriady? Krew można oddawać jeszcze jutro w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na ulicy Wojska Polskiego w godzinach od 8 do 13. Anna Dziedzicz, Niezależne Zrzeszenie Studentów. Dziękuję za rozmowę. Dobrze, dziękuję i zachęcam bardzo. Wszystkich studentów i nie tylko do tego, aby oddawać krew, bo każda kropla krwi jest ważna. Ja dziękuję za rozmowę jeszcze raz, a teraz zapraszam Państwa na serwis kulturalny. Witam Państwa w pierwszej odsłonie dzisiejszego serwisu kulturalnego. W kinie Pionier dziś o godzinie 18 w sali głównej Nietykalni, film, o którym mówimy już od kilku dni. Film jest bardzo dobrym filmem, na który zachęcam Państwa, abyście się Państwo wybrali. O godzinie 20.10 również w sali głównej w kinie Pionier film Hell. Natomiast w kiniarni o 20.15 film Roman Polański, dokument właśnie o reżyserze Polańskim. Natomiast o godzinie 17, czyli już teraz, trwa wykład z historii sztuki. Szkoła, w której będziemy uczyć się o tym, aby wiedzieć, jak odnaleźć się w historii sztuki, historii współczesnej. To oczywiście w kinie Zamek i o godzinie 18 tandemy językowe w piwnicy Kany. O tym jeszcze dziś porozmawiamy. Drodzy Państwo, to była pierwsza odsłona serwisu kulturalnego, a teraz zapraszam Państwa na bardzo ciekawy serwis informacyjny.